Nazywam się Michał Piotrkowicz i witam w mojej prywatnej tutaj sali treningowej. Dzisiaj się zajmiemy jiu-jitsu. I dzisiaj się zajmiemy dokładnie kombinacjami rzutów. Ja pokażę Wam kilka takich kombinowanych rzutów. Ja mam taką osobistą refleksję, że jak widziałem akademickie Mistrzostwa Polski w judo, no to większość rzutów było z kontry. Co za tym idzie? Myślę, że na takim poziomie jeszcze może nie olimpijskim, to łatwiej jest kontrować rzuty niż rzucać. I dlatego rozwiązaniem tego, jeśli ja bym chciał robić w ofensywie, jednak ja bym chciał opalać inaczej niż z kontry, to powinienem połączyć dwa ruchy z sobą, tak żeby wyjść obronną ręką. Dzisiaj techniki będę demonstrował z Marcinem i z Markiem. Jest tak, łapiemy tu jedną ręką od kołnierza, drugą tak. Mogę to zrobić zupełnie tu na serio. No cofnij Marcin, mogę hop. Albo mogę zrobić tyle jak i udać, że nie wiem, chciałem mu okopać łydkę lub coś. Ok, no i jesteśmy sobie tu. Raz. Ja wchodzę głęboko tutaj do serenady. Ok. Tak to wygląda. No i płynnie. Bardzo ładna kombinacja. W ten sposób. Płynnie wychodzi łatwiej niż normalnie, nie? Hop. Dobra. Teraz mała różnica. Marek, jeśli robicie to bez gi, to łapiecie tu za kark i za triceps. Bum. Go skręcacie tu, hop, albo tu. Ja go skręcam, hop, on cofa nogę. Teraz hop, i mam rzut. Ten rzut można wykonywać z kolan też, ale sobie o tym opowiemy innym razem. Jest. Raz, cofasz nogę. I w ten sposób. No i chłopaki, zróbcie to kilka razy. Hop. Ok, teraz ten Marek. Ok, może jeszcze po razie. Dobra, bliżej tutaj, bliżej drabinek. Będzie upadał po drugiej stronie. Hop. Ok. Okay. To jest kombinacja pierwsza i to jest dość wysoki rzut, więc tak pięknie się po nim nie upada. Druga kombinacja, to jest klasyka judo. Ja będę próbował, poczekaj chwilę Marcin, będę próbował tu zrobić kouchigari. Okay? Kouchigari wygląda tak, i pcham do przodu i go tam przewracam. To jest jedno z podcięć stopą, szeroko nogi, to się robi tak, hop, tu, i on mnie uciekł, ok? I teraz ja idę tak, mogę złapać za gi tutaj, ok? I tu też powinienem chwycić, robię taj, potosi, ok? Rzut przez nogę, to nie jest rzut przez biodro, i tak, pum, ok? Ten może być taki jak do serenady. Szeroko nogi, ok, to próbuję, on odrzuca nogę, zmieniam trochę kąt, żeby zastawić mu nogę. I ok. Klasyka klasyki, klasyka judo. Oczywiście tutaj ten chwyt od kołnierza, taki, a może pokażemy tak, bum, nie jest możliwy, jeśli przeciwnik nie ma gi. Tu jedna noga powinna być ugięta, druga prosta. I tu można to wyżej albo niżej zrobić. Jeszcze raz. Hop. Tu. Ja idę do skołci. Ok. Zmieniam trochę płaszczyznę, szeroko staję. No. W ten sposób. Jeśli przeciwnik nie ma gi, ja będę szedł tu i on się cofnie, ok? Modyfikuję chwyt, tu już nie mam wyboru raczej.
Tu jest skrajnie niewygodnie, zabił pod biodro, złapie tak. Szeroka pozycja. I bum. Jest bardzo bolesny rzut, jest dość dynamiczny. To jest teładza, to jest rzut ręczny. Okej. I to jest klasyka takiej judockiej dziedziny. Robimy. Okej. Po ucigari wewnętrzne podcięcie stopą, nieudane i potem tajotoś. Ucieknij porządnie, nory. Okej. Jeszcze raz. W tamtym kierunku porzuć. Pod kątem 45 stopni. To jest... Tak. Okej. I teraz ty Marcina rzucasz. Na odwrót. Ta zgięta, ta prosta. Jeszcze raz. O. Będziesz odciąć. Dobra. Jeszcze raz. Bez efektów dźwiękowych. Hop. Okej. I może być. Trzecia kombinacja to jest takie bardziej już jiu-jitsu, bo będziemy robić wejście w nogi, ok? Te rzuty, co tutaj były, no to są rzuty tam biodrowe, podręczne i raczej judo, prawda? No i jest tak, wyobraźcie sobie, że stajemy w równoległej pozycji, że idziecie tu, nie? Robi się wejście, nie? I on będzie uciekał i obchodził was w tym kierunku, ok? To jest tak, podbijcie rękę bardziej, obróćcie się, kontynuujcie ruch i bez wyraźnego chwytu, bez szarpania się za gi, po prostu idźcie do nóg. Technika działa, bo tutaj zazwyczaj jak ja zrobię tak, ja przejdzie tu, i zobaczy, że ja idę na dół, to się bardzo podnieci, że będzie tutaj możliwość gilotyny, bo ja na pewno tu pójdę, do nóg. No tutaj jest psikus. Ej, zacznijmy trochę tak, żeby tutaj było widoczne to, co ja chcę. Robię piruecik. I moja głowa jest z drugiej strony. I tego się przeciwnik nie spodziewa. Oczywiście nie jest technika łatwa, ale to trzeba zrobić. O, tu, bum. I leci, nie? Musicie zrobić obrót wokół własnej osi. Tym razem robicie hop. Sole nage, takie ściemnione troszeczkę. Ok, czyli po zapaśniczemu rzut ten nazywa się ramię. Obrót, wejście w nogi. Ok. Oczywiście wejście w nogi można robić tam z zejściem na kolana i tak dalej, i tak dalej. I próbujemy. Dobra? To działa tak samo bez gi, jak i w gi. Hop. Podpijcie. I dalej się kręcisz. Tak. I drugi. Podpijcie. Kręcisz się wokół własnej osi. I bum. I jeszcze po razie. Podbicie. Trochę dalej się od niego trzymaj, wiesz? Patrz. Robisz, że... O, tu. I źle powinieneś robić, tak jakbyś symulował, że ten rzut jest, wiesz, nie biodro w biodro, tylko że źle go robisz. Ok? Wtedy będziesz miał miejsce na obrót. A on na pewno skontroluje i wszystko się uda. Wiesz co? No. Łatwiej, prawda? To jeszcze raz. Potem nogę. Dobra, i Marek. To na dzisiaj wszystko. To są takie podstawowe techniki. Też tutaj koledzy ze mną ćwiczą i jeszcze nie mają żadnego pasa i też jest duża dysproporcja wagi, także
To jest takie treningowe wykonanie, ale mam nadzieję, że złapaliście koncept, jak to ma wyglądać i mam nadzieję, że Wam się to do czegoś przyda. I jak możecie, to subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie i mam nadzieję, że do zobaczenia na treningach.